Dobry, a nawet bardzo dobry. Moi drodzy, jest dzisiaj poniedziałek, 12 kwietnia, godzina 9:00, a Łukasz jest już w garażu, jest już w wanie. Wstałem się o 7:30, słuchajcie, 7:30, śniadanko, toaleta, gimnastyka i maile, wiadomo, trzeba sprawdzić e-maile. I jestem 9 godzina już w warsztacie. Zmotywował mnie jeden komentarz jednego z was. Ktoś napisał, że my nic nie robimy, tylko po prostu cały czas robimy vlogi o niczym i że ta budowa w ogóle nic nie postępuje, bo tylko przez kilka odcinków nakleiliśmy matę. Ale muszę wam też powiedzieć, że oprócz tego, że no my zawsze lubimy sobie pospać długo, to teraz jest najbardziej niewdzięczny etap pracy przy budowie kampera, bo naklejanie tego wszystkiego zajmuje bardzo dużo czasu, przygotowywanie, zamawianie, dostawa, kurierka, mierzenie, później jeszcze będzie druga warstwa izolacji. Też nam zajmie trochę czasu. Potem będą kable, które będzie trzeba przeciągnąć po tym wszystkim i podłączać ręcznie, więc to po prostu będzie mnóstwo roboty. Taka prawdziwa, fajna, taki przyrost wizualny to nastąpi dopiero jak już zaczniemy robić meble, więc do tego czasu to będą po prostu takie dłubanie z jakimiś takimi drobnymi rzeczami, których prawie w ogóle nie widać, a potem w przyszłości nie będzie w ogóle widać. Także nie denerwujcie się. Staramy się jak możemy, najszybciej jak to jest możliwe, ale no póki co jest tak jak jest, nie? No, więc zaraz wam pokażę to, co się wydarzyło w ostatnim odcinku i lecimy z kolejnym, ponieważ mamy tylko dzisiaj, bo jutro już ma zacząć padać śnieg. W skrócie powiem wam, co się wydarzyło w ostatnim odcinku. W ostatnim odcinku nakleiliśmy wszystkie te maty, matę butylową z warstwą aluminium od Bitmatu i położyliśmy ją na całej ścianie, na nadkolach, na podłodze. Tutaj będzie łazienka, więc tutaj nie nakładaliśmy tego, żeby po prostu nie marnować materiału i w przyszłości sobie nie utrudniać życia. Tak samo tutaj, w tym miejscu, gdzie jest nasze stare logo, kto pamięta, łapka w górę, może zostawimy, wytniemy sobie po prostu okno, więc tu będzie okno. No więc tak samo nie było sensu tutaj tego naklejać, a tak to cała reszta, góra jest zrobiona, tak to teraz wygląda. Jeszcze nad łóżkiem nie ma tutaj taśmy, ponieważ tu chcemy zrobić taki skylight, takie po prostu duże okno 70x50 bodajże, przez które będziemy sobie oglądać gwiazdy w nocą i przez które będzie się dostawać też świeże powietrze, ponieważ w tym nowym wanie nie będziemy mieć tylnych okien, ponieważ czuliśmy się niebezpiecznie, czy no zagrożeni podczas snu, kiedy mieliśmy otwarte okno, a jak było bardzo ciepło, to musieliśmy mieć otwarte okno. Baliśmy się po prostu, że ktoś nam wsadzi tam łapę albo że, no wiecie, ktoś nam coś zrobi, więc w tym wanie nie będzie z tyłu okien, ale będzie okno nad nami i będziemy sobie bezpiecznie, no jedynie co to może jakaś kuna wejść nam w nocy, ale no może przez tą markizę, bo też będzie jaka markiza tutaj, taka na siateczka na komary, może po prostu tak kuna nie wejdzie przez to. Zobaczymy. Ciekawe jestem w ogóle, czy komuś już weszła kuna albo jakieś zwierzę przez bagażnik dachowy, dajcie mi znać. Wtedy będziemy, wiecie, czujni. Zrobiłem sobie w sobotę spis rzeczy, które muszę dzisiaj zrobić, więc moi drodzy, powiem wam szybciutko, co się dzisiaj wydarzy w odcinku. Teraz od razu lecę z ocieplaniem, kontynuuję temat izolacji i to nie jest izolacja covidowa, tylko to jest izolacja po prostu kamperowa. Wiem, że wiele osób zmyliło nasz tytuł, ale ja po prostu totalnie nieświadomie, no ja używam terminu izolacja od 3 lat, no izolacja to jest izolacja kampera, nie izolacja termiczna i tak dalej. I dopiero w komentarzach przeczytałem, w waszych komentarzach przeczytałem, że wam się wszystkim to skojarzyło z izolacją covidową, którą mieliśmy rok temu tutaj dokładnie w tym samym miejscu, ale nie, 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 na razie póki co jeszcze odpukać, niemalowane, nas nie chwycił ten dziad. I to, dobra, izolacja temat pierwszy, potem będzie Victron elektryka, ponieważ doszła do nas dostawa z Victrona i z firmy Suntrack. Przysłali nam panele, baterie, kontroler ładowania, przetwornice, kabelki i wszystko to, co będziemy mieć w kamperze i to, co sprawi, że będzie tam światło i będzie po prostu no, elektryczność, więc o tym wam opowiem. Potem będę czekał na bagażnik dachowy, bo dostałem SMS-a z DPD, że przychodzi dzisiaj kurier. I potem będę wracał do domu, ponieważ muszę obsłużyć sklep i odpowiedzieć na wasze e-maile. Bo jak wiecie, albo i nie, w ten weekend mieliśmy premierę nowej książki. Spłynęło dosyć dużo zamówień i dosyć dużo e-maili, zapytań, więc muszę po prostu dzisiaj nad tym popracować, żeby mnie nie zasypały te e-maile. Także nie przedłużam, idę do roboty od razu, włączam muzykę i lecimy.
pomyśliłem, że sobie potnę najpierw gotowe kawałki, a dopiero później będę je naklejał. Wtedy zaoszczędzę czasu. Zrobię to raz, ciach, ciach, ciach. Najpierw będzie ciachanie, a potem będzie naklejanie. Dobra, zmierzę sobie teraz wszystkie te bloczki i jednocześnie później na sam koniec podliczę, ile to wszystko waży. Tak, żeby napisać wam przede wszystkim, ile ważyła ta warstwa butylowa, ile ważyła pianka, ile ważyła to wszystko, żebyście mieli mniej więcej ogląd, ja też, ile waży nasza izolacja. Kasia by mnie bardzo pochwaliła za to, co teraz zrobię. Idę wykorzystać, zrecyklingować paletę, którą dostaliśmy od Victrona. Na tej palecie przyszły panele i cała elektryka. Fajnie to było zabezpieczone, nie nagrywałem tego, bo nie było warunków. Ale pomyślałem sobie, że wykorzystam tą paletę. W ogóle zobaczcie, to jest paleta, nie? Bo potrzebuję takiej łatki, którą będę mógł sobie wycinać łatwo. Zmiana planów w tym chaosie. Przypomniało mi się, że wczoraj przeczytałem komentarz od jednego z naszych widzów, żeby usunąć te belki w oknach tylnych. Dzięki temu będziemy mogli sobie powiększyć łóżko i zmierzyłem i faktycznie tak z 5 do 7 cm będziemy mogli mieć dłuższe łóżko. Więc robię to teraz, zanim nakleję na nie te, wiecie co, no, tą piankę. Przy okazji będę mógł przetestować pilareczkę na bateryjki. Bateryjkę się zakłada o tu. Mam nadzieję, że zakładam dobrą tarczę do wycinania stali, bo ostatnim pod filmem dostałem komentarz od kogoś, kogo bardzo bolały oczy i domyślam się, że miałem nie tylko jego, bo wierciłem wiertłem do metalu, wierciłem w tych płytach i gipsie i nie udało mi się oczywiście tego wywiercić, ale tego nie było widać na filmie, że mi się tego nie udało. To jest magia montażu. Natomiast jak zobaczyłem, że to wiertło w ogóle nie idzie, tylko się grzeje, to poszedłem do garażu i przyniosłem sobie wiertło do betonu. Więc potem to bez problemu przewierciłem. Ale wiecie, jestem takim budowniczym nieprofesjonalnym. Ja nie chodziłem do zawodówki, ani nigdy nie spędzałem Bóg wie ile czasu w garażu, więc ja po prostu jestem takim zwykłym majstrem, który ma narzędzia pierwszy raz w ręce. Okulary. Na pewno jest tu jakaś blokada i wierzę, żeby nie było. O, tu jest. No, 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 taka cichutka. Dobra, testujemy to. Thank you.
miejsca chcę podziękować, tutaj wypiszę nazwę osoby, która to skomentowała, za podpowiedzenie mi tego, bo kurde no, po prostu powiększymy sobie teraz w ten sposób. Podliczyłem wszystko, znaczy podliczyłem, zaraz się zapisałem wszystkie kawałki, jakim wyciąłem. Podliczę za chwileczkę, ile to jest, ale muszę zrobić sobie przerwę, ponieważ za godzinę mi zabiorą paczkę z paczkomatu, nie dobrałem, więc jadę teraz do paczkomatu odebrać bardzo ważną przesyłkę i potem wrócę, to wam dokładnie to podliczę, ile centymetrów kwadratowych i ile kilogramów waży ta pianka. Trochę waży, ale jestem bardzo podjarany tym, że będzie nam po prostu zajebiście ciepło w środku. Pokażę wam, co sobie kupiłem. Jako że teraz mieszkamy w domu, gdzie są zimno, jest po prostu zimna podłoga, to żeby nie miarzły mi stopy, to sobie kupiłem. Kupiłem sobie takie kapcie na Allegro z pazurami. Strasznie kiepskie, kiepska gąbka w środku jest, no ale nic, prawie będzie mi ciepło w nogi. Wróciłem z paczkomatu, a w międzyczasie przyszła jeszcze jedna paczka. Teraz będą cały czas przychodzić paczki. Przyszła paczka ze Stanleya. Dzięki wam, po ostatnim odcinku, kiedy naklejałem podłogę, ktoś napisał, że nie może patrzeć, jak ja to robię bez nakolanników. No nie trzeba było długo czekać. Stanley stanął na wysokości zadania i dostał na telefon na drugi dzień. Dlaczego, Łukasz, nie zamówiłeś sobie nakolanników? I dostaliśmy nakolanniki, ja dostałem nakolanniki. Ojej, jakieś porządne nakolanniki z warstwą żelu w środku. Żel, który się dopasowuje do kolana. O Jezu! W takich nakolannikach to można do Częstochowy iść nawet. Takie to mięciutkie. No więc drugą warstwę izolacji będę już robił w tych nakolannikach. Dziękuję bardzo Stanleyowi i tej osobie, która napisała komentarz, żebym sobie założył nakolanniki. Ja oczywiście o tym nie pomyślałem wcześniej. Skończyłem oklejać ściany, wyszło bardzo ładnie moim zdaniem, nie jest idealnie, ale jest bardzo ładnie, w niektórych miejscach, w takie szczeliny jeszcze postaram się wkleić maty, a jeżeli nie da się, to wtedy puszę tam po prostu pianę zamkniętą komórkową. Po jednym z naszych odcinków dwie osoby nam napisały, że trzeba użyć piany Sudal, więc tą pianę po prostu znajdę, kupię i wypełnię w przyszłości, wypełnię po prostu te wszystkie słupki i te wszystkie szczeliny. Natomiast tam nie będę wpuszczał piany, bo tak jak napisaliście wiele osób napisało, że nie ma to po prostu najmniejszego sensu, więc co zrobię, to w tej folii aluminiowej, tego butylu, zrobię takie po prostu trójkąciki i nakleję, żeby to powietrze po prostu się nie przedostawało. No i tyle, wtedy będzie dostęp do tych świateł bocznych, obrysówek, więc jak się spalą czy coś, to będzie można je wymienić. Idę na obiad, a potem będę wam opowiadał o tym prądzie. To, co widzicie za mną, to są panele fotowoltaiczne, czyli tak zwane solary, które zamontujemy na dachu i z nich będziemy mieć prąd ze słońca.
Każdy z tych paneli ma 175 W. Mamy dwie sztuki, czyli w sumie 350 W będziemy mieć na dachu. Mamy też przetwornice, dwa akumulatory żelowe i cały sprzęt, który otrzymaliśmy od firmy Suntrack. A Suntrack jest importerem i przedstawicielem marki Victron. A Victron to jest po prostu najlepszej jakości, no to są najporządniejsze sprzęty, jeżeli chodzi o elektrykę, do kamperów i na łódki. Suntrack nam przekazał cały ten sprzęt, zarówno panele, kontroler ładowania, systemy Bluetooth, akumulator, na którym siedzę, no i cały ten sprzęt łącznie z kabelkami i z instrukcją, jak to wszystko podłączyć, bo montaż tych urządzeń jest dosyć prosty dla osób, które już kiedyś budowały albo które mają takie instrukcje. Można też podjechać do nich, do Suntrack, oni są w Legionowie i oni na miejscu też montują takie rzeczy, więc jeżeli ja z czymś sobie nie będę dawał rady, to po prostu podjadę do Legionowa i oni mi tam po prostu pomogą, bo mają na miejscu możliwość i specjalistów i fachowców. Będzie kod rabatowy dla wszystkich widzów, kod rabatowy będzie pod spodem i on będzie uprawniał do zniżki. Jeżeli ktoś z was chciałby sobie kupić taki sprzęt, to jak najbardziej można wejść na stronę suntrack.pl i po wpisaniu kodu rabatowego otrzymacie zniżkę. Teraz wam pokażę, co my tu mamy w środku. I tak, to są akumulatory żelowe. Każdy z nich ma pojemność 110 amperogodzin. I to są akumulatory, o, nie będę wyjmował z pudełka, po prostu taki akumulator 110 amperogodzin, Victron 12 V, plus minus, bardzo ciężkie, ale nie są takie duże. Bałem się, że będą dużo większe. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, mamy solary. No i co, kochani? 175 W. To jest jedyna informacja tak naprawdę, którą powinniśmy sprawdzać. Zobaczymy, jakiego są koloru. Proszę bardzo, piękne, ładne. Ojej. No po prostu panele, nie? Cóż by tu więcej gadać o tym? To jest fajne urządzenie. W tym pudełku jest przetwornica, która przetwarza prąd z 12 na 230 V. I dzięki temu będziemy mogli korzystać z takich zwykłych urządzeń, które są zasilane taką zwykłą wtyczkę, po prostu domową, nie? Czyli ładowarki, laptopy i co tam będziemy sobie chcieć podłączyć, to sobie podłączymy. Ja tego tak szybciutko może wytłumaczę dla osób, które są zainteresowane, jak to się dzieje, że będziemy mieć prąd w gniazdku, w kamperze. Otóż, moi drodzy, świeci słońce, słońce świeci na solar. Solar produkuje prąd, który się później z tymi kabelkami przedostaje do kontrolera ładowania. A kontroler ładowania mamy tutaj. I to jest takie urządzenie, które no, kontroluje ładowanie i sprawdza, żeby się nie ładowało za mocno, jeżeli świeci za słońce za mocno, i żeby ładowało też w bardziej pochmurne dni, ponieważ jest to kontroler MPPT, który ładuje nawet w pochmurne i deszczowe dni. My mamy taki bardzo duży ten kontroler, ponieważ to jest kontroler, którego będzie można podłączyć w przyszłości, jakbyśmy chcieli nawet więcej solarów. Jest to kontroler 50-amperowy, dosyć duży. No i właśnie do tego kontrolera trafiają kabelki z solara. Następnie one poprzez, jeszcze trochę z bezpieczników i tak dalej, później trafiają do akumulatorów, tych żelowych. No i z tych akumulatorów są rozdysponowane do wszystkich urządzeń, między innymi do przetwornicy, która przetwarza ten prąd solara na taki zwykły prąd 230. A przetwornica, pokażę wam jeszcze przetwornicę, jak wygląda. To jest dosyć duże urządzenie, dosyć ciężkie, ale jest to automatyczna przetwornica, której nie trzeba będzie po prostu włączać. Wystarczy włączyć tryb eko na przykład i wtedy kiedy będziemy potrzebować prądu, czyli jeżeli włożymy coś do gniazdka, to ona się po prostu sama załączy. Można ją do niej podłączyć też system Bluetooth i kontrolować, włączać i wyłączać ją przez telefon. I to jest świetna sprawa. No i właśnie to, co mówiłem wcześniej, te kabelki z kontrolera ładowania wchodzą tutaj. I następnie przetwarza się ten prąd i wychodzi normalny taką wtyczką. Więc tak to będzie wyglądało. Oczywiście z tej wtyczki pociągniemy takie przedłużacze, żeby mieć dość dużo tych kontaktów w kamperze. Jeżeli chodzi o system Bluetooth, to te urządzenia są wyposażone w takie właśnie sterowanie na odległość. I będzie można, tak jak mówiłem wcześniej, będzie można
sterować przetwornicą poprzez telefon. Co więcej, dzięki temu, że podłączymy Bluetooth do kontrolera ładowania, będziemy mogli sprawdzić dokładnie, ile prądu w danym momencie się ładuje, ile się zużywa, ile przez, załóżmy, tydzień, miesiąc czy rok się zużyło prądu. I tam jest po prostu mnóstwo funkcji. Ja jeszcze nigdy się tym nie bawiłem, tylko widziałem, jak się inni kamperowcy i vanlifersi bawią. Na przykład, nie wiem, czy w ostatnim Wanturze nie pokazywaliśmy. Tak, u Pawła pokazywaliśmy w ostatnim odcinku. On też ma się ma taką aplikację i też mają kontroler Victrona i oni wszystko tam sobie zapisują i wiedzą dokładnie wszystko na temat prądu, wszystko to, co powinniście wiedzieć. Więc jeżeli dużo ładuje, no to wiedzą, że mają prąd, jeżeli nie ma prądu, to też wiedzą, że nie ma prądu. Dostaliśmy też zestaw do mocowania Cicaflex, to są to po prostu taki masa, taki klej, którym bardzo dobrze trzyma i trzyma tak, że na całe życie zostanie, więc to przykleimy na dach. Natomiast nie jestem pewien, czy to do końca użyjemy, bo i tutaj mam pytanie właśnie do was, do osób, które się znają może na tym. Chcemy po prostu zamontować te panele na bagażniku dachowym, tak żeby nie kleić nic na dach, ale nie wiercić też potrzebnie w dachu. Mam kupione takie belki, bagażnik dachowy, takie belki na dach i mam je 4 sztuki kupione. I chciałem po prostu na te belki nakleić, znaczy no nakleić, zamontować te panele, tylko nie jestem pewien, czy można panele takie sztywne montować na takim dachu i czy to po prostu nie odfrunie. Więc jeżeli ktoś jest i ma doświadczenie z tym, to napiszcie w komentarzu. Nie wiem jeszcze, co jest w tym pudełku. Solar mounting. Aha, tutaj mamy właśnie takie plastikowe nakładki. Ja ich na razie nie będę otwierał, bo nie jestem pewien, czy je będę używał. Ale to są takie mocowania do paneli sztywnych. Je się przykleja właśnie na Cicaflexie, a następnie wkłada do nich panel i przykręca panel do środka. Jest jeszcze jedno pudełko, o którym wam nie powiedziałem. Ale szczerze to nie wiem, co w nim jest, więc to będzie taki autentyczny unboxing. O! Kolejne gadżety. Dziękuję bardzo firmie Soundtrack i Victron. Mamy kolejne długopisiki. Super. Katalogi Victrona. Tutaj mamy, moi drodzy, podłączenie akumulatorów. Pokażę wam może na zdjęciu, jak to będzie podłączone, co z czym. Żebyście mieli po prostu pogląd. Zamontowany będzie też hebel, czyli taki awaryjny wyłącznik prądu, którym będzie po prostu można wyłączyć prąd, jeżeli nie wiem, będziemy albo wyjeżdżać, albo coś się by działo złego, to wtedy można po prostu wyłączyć. W starym kamperze nie zamontowaliśmy. Kupiliśmy 2 heble, ale nie zamontowaliśmy ich. Mamy też tutaj zamontowane zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem. No i super! Mnóstwo rzeczy. W zasadzie to jest gotowy pakiet. Myśmy wspólnie z Soundtrackiem i z Victronem zrobiliśmy całą po prostu taką listę rzeczy, które do kampera można włożyć i żeby to wszystko działało. No i tutaj jest wszystko, cały komplet, więc jeżeli ktoś z was chciałby sobie w przyszłości albo teraz zamówić cały zestaw do prądu i nie musi się nawet nad tym znać, ani nie musi specjalnie, nie wiem, przeszukiwać internetu, bo wystarczy zadzwonić do niego, albo napisać maila, albo po prostu wejść na stronę i kupić gotowy zestaw. Przyjeżdża to wszystko na palecie, z panelami, wszystko zabezpieczone, tak żeby to się nie zepsuło. No i cały taki gotowy zestaw mamy już gotowy do podłączenia w zasadzie. Thank you.
Łatwieczką, jak widzieliście zresztą, bagażniki dachowe, bo chcę przymierzyć solary, czy będą pasować. Mierzyłem je wcześniej, w sensie metrem i danymi ze strony internetowej, natomiast chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądać i jakie rzeczy będę potrzebował, żeby je zamontować. Docelowo mam kupione 4 takie belki, 2 będą z tyłu i tam będzie deska surfingowa i jakieś tam nasze szpargały po 2 deski, a z przodu będą 2 solary. Także idę teraz po Kaśkę, żeby mi pomogła i założymy solary. Tym samym lista już się zbliża ku końcowi. Zostało tylko odpowiedzieć na e-maila, tego już nie będziemy pokazywać we vlogu. Moi drodzy, mam do was jeszcze taką informację, że w tą niedzielę 18 kwietnia na naszym kanale pojawi się Q&A, czyli pytania i odpowiedzi do Kasi i do Łukasza. Więc jeżeli macie jakieś pytanie i nurtuje was, co chcielibyście się coś dowiedzieć, czy w związku z naszym kanałem, czy z naszym życiem, czy z naszym vanem, czy z budową vana i tak dalej, to zadawajcie pytania w komentarzu tutaj pod spodem pod filmem i my postaramy się z Kasią odpowiedzieć na największą ilość pytań, jaka to będzie możliwa w jednym odcinku. I tym samym krótko zwięźlenie na temat, chciałbym się z wami pożegnać i podziękować za to, że dobrnęliście, że oglądaliście nas, że jesteście tak liczną grupą, która wspiera nas i ogląda. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy klikają łapkę w górę, którzy byli ostatnio na live, którzy piszą komentarze, maile, wiadomości. Jesteście fantastyczną społecznością i dzięki wam mamy po prostu motywację do tego, żeby to nadal tworzyć. Więc bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wam za to, że jesteście tam po drugiej stronie tej kamery, ekranu, komputera, telewizora czy czegoś tam, na czym tam oglądacie na tablecie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i postaram się, aha tak, w przyszłym tygodniu czy w niedzielę będzie Kasia widoczna, bo teraz widzicie, ja jestem cały czas w wannie, pracuję, Kasia montuje, przyszła mi tylko podać te panele, ale w przyszłym odcinku Kasi już zobaczycie twarz i posłyszycie jej piękny, cudowny głos. Nie przedłużam, życzę wam udanej środy i pamiętajcie, środa minie, tydzień zginie. Trzymajcie się.